Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Stabilny przypływ z wojów Hekrati. Kochani, kowadło wola. Wola. Można by przejąć, natomiast kurde, niestety, te tereny są spaczone chaosem, ponieważ Morati... Jak oni się nazywają? Klan? Kult rozkoszy. Właśnie rozprowadza niestety spaczenie chaosu. I niestety to spaczenie chaosu u nas się również utrzymuje. Minus, minus, plus 6. Nice. Minus 8 niestety. To 15 tur. To tego nie mamy. Tempo uzupełniania strat. Ofiary schwytane pod bitwie. Umiejętność katalizator mroku. To jest bardzo dobra umiejętność do rzucania podczas bitwy. Natomiast, kochani, w ostatnim odcinku nikczemną polanę przejęliśmy. Bardzo się cieszę. Nadal nadganiamy tu. W każdym razie staramy się nadgonić. Nie, to nie nasz admirał. Nasz admirał jest tu. A czemu ty tutaj jesteś? Aha, bo ty płyniesz tu, wiesz co? Weź set sail zrób. Przepłyń kawałeczek. Płyń tu. I my, kochani, zakończyliśmy ostatnio na próbach jakichś ciekawych sojuszy z Clarka Ron, słuchajcie. Być może uda się skonfederować. Na pewno umowę handlową będziemy chcieli. Nie wiem, czy jakąś taką... Tu jest umiarkowane. Wiecie co? Może za tysiaka? Się uda umiarkowana? Super! To jest raz. Kult rozkoszy. Jest poprawa. No można by ewentualnie próbować coś tutaj ugrać. Dobra. I wtedy będziemy się poprawiać. Ogólnie można z Malekitem się, widziałem, że można się z Malekitem skonfederować, natomiast to jest naprawdę długotrwały proces. I w ogóle. Można pakt o nieagresji w sumie próbować tutaj z nimi. Wiecie co? Może im zapłacimy tego tysiaka, którego zdobyliśmy. Jeszcze raz. Nawet 1020. Nope, no to nie. No i chyba tyle. Jeżeli będą faktycznie bardzo fajni z Hargret tutaj, może ci? Jestem wojskowy. Mamy z nimi sojusz wojskowy? Chyba tak. 125 będzie poprawa. Oni chyba chcieli w ogóle dostęp wojskowy, ale... No z tymi wiadomo, że się... Też. No nie dokładnie, nie do końca. Pakt o nieagresji. Zażądamy wysoko. Nisko. No tak, 1800. Dobra. Jakieś pieniądze, słuchajcie, zrobiliśmy dzięki tym tutaj akcjom i dobrze, bo jesteśmy całkiem mocni, tak mi się wydaje. Można by te pieniądze przekierować. Tutaj mamy plus 1 dzięki tym. Tu oto. Można by budować te mury w Quarku. Quark jest tam. Wiecie co, może tam być jednak ten... Jeszcze ja potrzebuję te mury tam. Tu jest plus 1. Chociaż wolałbym tu, kurczę, wiecie. Bo tu będzie ład publiczny, a potem pieniądze można by wrzucić, bo to będzie plus 2. Czyli będziemy mieć minus 1, jakbyśmy z tego zrezygnowali, bo to nam daje plus 4, no nie? No i siostry rzezi można by tutaj werbować, zwłaszcza, że... Chyba, żeby poczekać tu kawałeczek. I wtedy... Restless, ale kurde. Można by tu ład publiczny albo tu. Byśmy mieli minus 2. Nie, minus 4 byśmy mieli. A dlaczego tak się dzieje w ogóle? Bo spaczenie minus 5, no właśnie.
Ale spaczenie spada, słuchajcie. Wiecie co, bo to i tak ma być nasza taka trochę miejscówka do ekspansji tutaj. Więc chyba to tak zrobimy. Tak, chyba to sobie zbudujemy tutaj. Będziemy mieć siostry rzezi ewentualnie do wzięcia. My jesteśmy sobie tu. Ewentualnie albo się skonfederować z nimi, albo kurde ich przejąć siłą, ale to zobaczymy. Dobra, sytuacja wygląda tak, że... Ty jesteś instrumentem Kane'a. Za tysiaka. Można by te mury... Właściwie to nie mury. Tylko czy ja potrzebuję to teraz? A to są dwie tury jeszcze. Dobra, to nieważne. Mamy dostępne zarządzenie, słuchajcie, tutaj. Minus 8. Na wybrzeżach szponów. To rośnie. No, wrzućmy ten temat publiczny, on będzie plus 4, to będziemy mieć czas ewentualnie na jakąś akcję. Tam rytuał wiru na razie mnie nie interesuje. I tyle. No właśnie to bym chciał przejąć, byśmy mieli zwoje. Ty popierdzielasz z lewa na prawo. Co tam trzeba? Wojna? Nie, ty byś chciał pokój. Moment, moment, bo to jest ich tu. 750. Bo to jest wysokie, wiesz co? Będzie kosztowało. Trochę, ale nie to nie. Tak na garnizon. Ewentualnie ich po prostu zniszczymy, no bo... Z drugiej strony można by ich zostawić w spokoju, ale z trzeciej strony oni też... Czemu po... Aha, dobra, to nie na nas. To nie był atak na nas. Clarka Ronda, tylko na tego wysłannika z Skavenów tam. Ukryte obozowisko. No właśnie, niestety... Ład publiczny plus 2 w lokalnej prowincji, stary. Elegancka sprawa. Jak dla ciebie, bo dzięki temu mamy plus 8 w ogóle. Patrzenie spada, chaos spada, to wszystko spada elegancko. No tak, bo tutaj nie mamy już dostępu do... dostępu. Nie ma wpływu. 5000 bestie z głębin. Super. No. Z mieczami, bo oni też mają obrażenie od strzału plus atak w zwarciu 40. To jest bardzo fajna jednostka. Między innymi. Właśnie za 5. A mamy 10 tysięcy w ogóle, słuchajcie. Nie wiem, czy to nie będzie czas na rozbudowę. Czemu nie mogę tego rozbudować? Bo... Aha, bo ja nie w tym trybie jestem. A, bo już się nie przerzucę. Tu, żeby dotrzeć, to nie dotrę na czas. Dobra, zobaczmy sobie tu. 127. 4 prowincje w ogóle. No właśnie. Mamy siłę 3, słuchajcie. Mamy siłę 39. Forbidden magic. Oh, how your petty struggles. Tak to nie agresji można by. Chociaż mają wojnę z Nagarondem. Możemy pieniądze. It is done. Jakieś wykorzystać tu. Już obronny nie, sojusz militarny na pewno nie. Dostęp wojskowy. Dobra, jakieś pieniądze wpadają, słuchajcie. Nikczemna polana, tu się nic nie wydarzy. Korsarze. Ark. No to są takie podstawowe jednostki w sumie tutaj.
Będziemy mieć siostry rzezi. Wolałbym to zbudować tu chyba. Natomiast tu można by mury trójkę wciepnąć. Wreszcie. Można by wrzucić to. Chociaż tu i tak mamy plusy. Więc bez sensu. Będziemy mieć tak jeszcze. Poziom werbowanych wiedźm. Brak skażenia wszystkie regiony. Co? Ile potrzebuje tutaj ten? 5 tur do nadwyżki. Zastanawiam się, czy nie zrobić tego. To jest za 500, rozwój plus 20. Wiecie co? Zrobimy sobie to za 500. Na tak zwany moment. Tu na bank. Tu miałem jakiś chyba pomysł z tym. Ale już teraz nie wiem jaki. To jest minus 4. Mamy Beach Kane'a. Rozwój. Tu rozwoju takiego szybkiego nie będzie, wiecie co. Pochody z niewolników. Generowane zwoje. Czarodziejka i czarnego smoka nam dodaje. W grondzie. To mamy. To będzie czwarty poziom. Odblokują nam się te dwa. Co to w ogóle jest? Ciekawego. Wieże przepowiedni. Nice. No, także nie potrzebujemy tego miejsca. Tutaj. Bo będziemy mieć te czarodziejki tutaj. Tego asasina skądś będę musiał, kurde, wyczasnąć. Może tu? Też kurde. Chociaż kurde, nie wiem. Można by tu też w sumie ciepnąć na moment. No. To są 500 zawsze. Znaczy 500 tylko, ale zawsze będzie szybszy rozwój. Dobra. Robimy tak. Co ty robisz w ogóle? My walczymy ze Skavenami. Tam walczymy. No dobra, no to idziemy tam. Myślę, że na pełnej prędkości. Yes. Tu się nie ma co zastanawiać głęboko. Tu już chyba nam nic nie grozi. Można by Tyranok przejąć. Wydaje mi się, że to są te skaveńskie akcje i to zrobimy. Co się do mnie pisze ciągle, kurde? Co tu się dzieje? Aha. Dobra. Nieważne. Popierdzielamy. To jest jeszcze nasze terytorium, więc się uzupełnimy. I należy tutaj. No właśnie, bo ich ostatnio zciabnęliśmy, więc tu powinien być w miarę porządek. Nie wiem, czy będę potrzebował akurat wsparcia tutaj. Może sobie popłyniemy po jakieś skarby. Ciekawe. Może chaosu? No tu wiadomo, że nie mamy. Tu jest parę skarbów. Można by próbować, ale trzeba uważać, kurde, na ten. Popłyniemy sobie jednak tu, chociaż można by popłynąć tam, są dwie tury. Dobra, na dół popłyniemy. Nieuchronny bunt tutaj. Mamy mury, znaczy mury, nie, murów nie mamy, mamy garnizon. Nic z tym nie zrobię chyba. Nic z tym nie zrobię. No. Gnębiciela mamy. Zasięg ruchu na mapie. Nie wiem, czy nie przejmą po prostu tego, wiecie? Sobie. Można by to zniszczyć i tyle, bo tam ciągle będą. Czemu? Żeby kult rozkoszy... Nie skonfederowali się. Nie lubią nas? Może nas nie lubią z tego względu, że im spaczenie niszczymy. Albo nie wiem co. Albo skończyło nam się na zmianę okoliczności. No właśnie, to nie oni chyba zerwali, tylko ktoś im po prostu zniszczył, wiecie. Plądrowanie, niech cię szlak. Minus 10 na działanie bohatera. Można by tutaj lorda ewentualnie zwerbować. Najwyższa czarodziejka śmierć. Warto ogniową. Bić pancerza.
Myślę, że czarodziejka śmierci nie. Są bestie. Cienie całkiem też są dobre. Dyscyplina, wszystkie jednostki armii. To jest dobra sprawa. No. Zerbujemy ją sobie tu. Leś tu. Nie mamy jednostek. No tych jednostek raczej bym nie dawał. Mamy pieniądze. Samasz, ty będziesz potrzebował. Werbujemy. Masz w ogóle level 11. Ochrona Kejna. Odporność na magię. Tu warto wziąć. Egzekutory, czarne straże, Tangarondusz, sióstr rzezi. Mamy słuch albo gin. Tu można by jeszcze jedno wziąć. Ofiary po bitwie. Bo tu nagły atak też bym chciał wziąć w sumie. Amunicja i czas przeładowania. No weźmiemy to, pójdziemy w nagły atak, jeżeli się to uda. My możemy tu wejść, nie? Nie możemy do Clarkaron wejść. Nie, no pieniądze potrzebuję. A tak, tysiaczek. Oj, przestań. Nie odstąpię. Potrzebuję pieniędzy. Osiemsetka. O, za osiemsetkę można. Dostęp wojskowy, bractwo kuźni. Walczymy z bractwem kuźni. A oni mają jeszcze jednego settlementa. Można by to wziąć. Ewentualnie. No dobra, ale możemy już teraz wejść śmiało. Znaczy, no może nie aż tak śmiało, żeby śmiało wchodzić, ale. Chodź tu. Ty sam masz. Dojdziesz tu tylko. Nie chciałem tego zrobić. Ale jesteśmy sobie tu. Idziemy we dwójkę, bo... No bo tak. Tyranok, popierdziela. Wiecie co? Zrobimy tak. Nie wiem, czy mi się jakoś specjalnie spieszy tutaj z tym wszystkim. Wydaje mi się, że nie. W sensie ze zbieraniem skarbów. Bo wtedy mógłbym sobie zrobić to. Roczne łuski. Tarczami. Ewentualnie co innego zbudować. 2000. Mamy 4000, tylko potrzebuję koszt nadwyżki ludności. Rozwój czarnych ark i tak dalej. Za dwie tury będziemy mieć nadwyżkę. Dobra, wiecie co? Myślę, że tysiaka można tutaj zainwestować w czarną markę. Mam nadzieję, że jej nie zniszczą. Trzy tury do nadwyżki. To będziemy mieć piątkę wtedy. Nie będziemy tego rozbudowywać już. Tu jest ok. Plus jeden. Minus jeden. Na plusach jesteśmy, ale... Spaczenie, no nie? Spaczenie daje minus 10 tu w ogóle. No to nam daje plus 4. Następne ulepszenie osady. No właśnie nie wiem, kurde, czy to obozowisko próbować, czy nie próbować. I think not. Mówi. No kogoś tu mamy. Można by próbować ewentualnie przychody. Garnizon. Będziemy mieć jeźdźców mroku. Będziemy mieć wiedźmę śmierci. Korsarze zamiast posępnych. Zamiast posępnych szermierzy i włóczników dostaniemy trzech korsarzy z ark i wiedźmę. Można by próbować. To są cztery tury, co prawda.
Jeżeli on się, kurde, rozwinie mocno, to będzie źle. Rytuału oczywiście teraz nie robimy. Tu patrzyłem już, nie? Na jakieś takie, wiecie, Confederation. Confederation. Dostęp wojsko. Wiecie co? Może pieniądze też znowu. Dobra. Sojusze oczywiście nie wchodzimy. Chciałbym być bardzo mocny. Wydaje mi się w tym wszystkim. Tu. Strzaskane ziemia 127. Tu w sumie można włączyć, to nie jest problem. Ład publiczny przez to, no nie? Ale to nie problem. Bo tam też chyba mamy jakieś plusy. A Velorn, kurde, troszkę słabszy jest. Popierdzielają. Dobrze, niech popierdzielają, żebym widział, co tam się dzieje. Tu jesteście na dole. Dobra, więc załatwimy Skaveny. Idą tu i co? Coś zrobiłeś na mnie niedobrego? Gnojku. Muszę tu uważać, bo jak wylezie jakaś armia, to nas zniszczy. Iranok jest tu na dole. Będzie też trzecim celem. Ty jesteś czantem, mam nadzieję. Tu się rozbili o nich. Tam nie wiem, co się dzieje. Mamy twierdzę rozpaczy, słuchajcie. Napotkaną. No, oni tutaj tak dostają w dupę. To jest porażka. Boję się, że stracę tamto obozowisko Mungów. Tak, tu jest jakaś masakra będzie. Oni się, kurde, zbroją, a ja tu nie mogę się niestety ulepszyć. A to jest jeszcze na plusie. Displeased, ale to spokojnie. W Quarku. Za jedną turę będziemy mieć ostatni garnizon. To jest za 5 koła. No tu czekamy cały czas. Dwie tury do nadwyżki. Wiecie co? Zaoszczędzimy sobie te pieniądze. Mam nadzieję, że teraz... Uciekł. Nie dopadnę go, skurczybyka. Nie wiem, czy chcę walczyć tutaj w ogóle. Skaveni ujawnieni. Wiecie co? Samasz może nas wspomóc tu, albo próbować uderzyć tam. Wiecie co? Zrobimy sobie te dwie bitwy. Samasz może nas wspomoże tutaj przy oblężeniu. No. Znaczy wiecie, mógłbym to zautomatyzować, natomiast chcę, żeby te parę bitew było jednak. Jeżeli się uda oczywiście na odcinku, bo to zawsze jest co oglądać. No może nie ekrany ładowania, ale to już nic nie poradzę na to więcej. Mam takiego kompa, jakiego mam. Ja też się zastanawiałem nad zwiększeniem, znaczy ulepszeniem kompa, bo mam starego procka już w sumie. I 7600K. Natomiast z tej serii i9, która ma być 39. generacja, no to tam ma być tylko 200-300 MHz. Chyba, czy 100 albo 200 MHz tylko zwiększone. Także tam będzie jakaś tragedia. Czy mają jakiś tych skurczybyków, co strzelają? Nie mają. Tu warto jak najbardziej kwadraty robić. Jak mówiłem, można się obrócić po prostu szybko w prawo. Wszyscy po prostu w prawo się obracają, nie? A jeżeli mamy tak, no to cała ta formacja musi się w ten sposób, nie? Obrócić, więc im bardziej kwadratowa formacja, tym lepsza. Czekajcie, bo tu moment. Coś tu jest jakiegoś takiego niefajnego. Dobra, no gdzieś tam strzelajcie. Corsair's Handbows. Oczywiście, wiadomo, im szersza formacja, tym mamy ten zasięg, wiecie, nie? Ale to zależy od sytuacji, oczywiście.
Zresztą wy jesteście też tacy. Tego chyba nie potrzebuję jakoś tak specjalnie. Tak, zasięg mamy elegancko. Gdzieś tu, wy osłaniajcie. Wy chyba nie macie tutaj nikogo ciekawego, nie. Co masz? Będziesz prowadził ten atak. Bolt throwers! By Cain! Corsair handbolts! By Cain! Kill them! No, skaveny są dość szybkie, to trzeba wziąć pod uwagę. Dark elves! Die, weaklings! To jest. Nagarothy. Corsair handbolts. Massacre them. Make them bleed. Dread spears. Shades. Destroy. Massacre them! Death is coming! Battle ready! By your command! Eager for battle! Slash! Kill! Die, weaklings! Merciless warriors! Dreadlord! Kill everything! Death is coming! The merciless host! No i to w sumie chyba tyle. Dread spears. Dread lord. Co ty masz tu, stary? Excellent. Bloody murder. Dread spears. Corsair handbows! Slaughter them! Dealers in death! For the king! To destruction! Battle ready! Corsair handbows! Make them bleed! Destroy! Nagarothy! Tu działamy! Dark Rider crossbows! Bo kazałem atakować z wręcz. Ale jak uciekałem, no to nie będziemy się tutaj przejmować, nie? Skuteczność jeszcze włączyła się. Nice. A wy jesteście korsarzami, dobra. Dobrze, dobrze. Wybijać, wybijać. No, tu raczej ich nie dopadniemy. Co, może nie strzelaj, bo... No i tam jeszcze akcja jakaś, ale... No, wiadomo. W sumie to się jest... 93 straty. No właśnie, nie wiem, czy chcę ich dopadać, czy chcę zawrócić i pomóc w ataku na zamek.
Abyśmy przejęli to i w sumie to Shamash mógłby przeprowadzić szturm, żeby to jakby on stracił turę następną, ale w sumie też potrzebuje, bo musi się zreplenishować, więc to wyjdzie ci na zdrowie. No ta jednostka jest fajna, tylko że akurat nie miałem jej w zamyśle u naszej Helebronki. Wiadomo, że zabieramy to. Pieniądze, pieniądze. Wróg zabity w boju. A, bo on uciekł. Dobra. Ma to sens, słuchajcie, ma to sens. A ty pomożesz tu? A moment. A dopadniesz tak po prostu? A tak, dobra. Tylko, że nie zaatakujesz niestety. No pytanie, czy chcę to, kurde, bo to będzie długa bitwa. Sami klan bracia nie ma chyba takiego jakiegoś specjalnego. No, podstawowe jednostki. Gdzie co? Dobra, chyba to zautomatyzujemy. Trochę pieniędzy. Hełm niezgody, nice. 25 poziom. No, wolałbym niestabilności prowincji tutaj nie mieć, więc pieniądze mamy. Hełm niezgody, dobra sprawa jest. Tchórzliwy z nazwy. A to już mamy przecież w trakcie podziemnych przechwyceń. A to dla staruchy, dobra. I frakcja zniszczona. Nice. Nice, 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 nice. Jakieś mamy tutaj te? Weź stary mnie, nie ten. Nie atakuj, bo będę musiał cię zniszczyć. Zwłaszcza, że tu jest przechwycenie podziemne. No, podstawowe jednostki tutaj widzę też. Można by w sumie, tak się zastanawiam nad tym, ale... No nie teraz, wiadomo. Dobra, tu się trochę replenishujemy, ale tak bardzo delikatnie. Ty, moja miła. To trzeba by wziąć, tylko tak się zastanawiam, kiedy. Kociu też to jest fajna sprawa. Wiecie co? Odporność na ostrza weźmy. Bo też będziemy atakować jakieś zamki i myślę, że to jest dobry pomysł. Mamy sporo pieniędzy, słuchajcie. To będzie za jedną turę. To jest za 4 koła. Korsarze, żeby tutaj mieć dostęp. Nie wiem, czy tutaj dopadnę. Dopadnę. 5000 kolejne. Czy potrzebuję tutaj coś zrobić? Chyba nie. Za jedną turę będziemy mieć nadwyżkę. Coś ciekawego tutaj jest? Chyba nie. No, wydaje mi się, że popłyniemy sobie w dół. Do Tiranok ewentualnie. I będzie w miarę. Tu się boję, że to stracimy i wydaje mi się, że stracimy to. Tu za jedną turę będziemy mieć już garnizon z murami. Gdzie tam jest druga... tu jest, nie? Dodaję mury do osady. Także tak to. 5 koła. Harganet. Wiecie co? Dodamy sobie chyba te mury. Harpie. Cienie Anleku. To jest umiejętność specjalna tutaj, tylko w tym miejscu. Wiecie co, to dodamy te mury z tego względu, że... Z tego względu, że tak. Nie potrzebujemy tego. Tego. No i tyle. Dodamy tutaj mury. I będzie git. Chociaż moment. To zostawmy, zbóżmy to. Żeby tu były mury i tu były mury.
Samasz, co ty? A nie, pójdziesz już nigdzie. Dobra. Następne ulepszenie osady nie chcemy, chociaż... No bo to mamy dostęp, ale nie potrzebuję tego aż tak. Tu już wszystko mamy. Tu możemy to Dobra, to jest plus 2. Gdzie co? Weźmiemy sobie powrotem pieniądze. Nie wiem, czy Samasza kur... Jeszcze mamy. Jeszcze jedną turę mamy. Nie wiem, czy Samasza nie wrzucić z powrotem tam i odpalić rytuału. Albo skoro jesteśmy tutaj, odpalić rytuał, zabić ich i wtedy uderzyć na dół. Ewentualnie z kimś się tutaj porozumieć. Oni nie dołączą do konfederacji, ponieważ mamy ten... Agref. Rosady mają. Lubią nas bardzo, natomiast wolałbym... chyba zerwać z nimi sojusz wojskowy. Nie, dostęp wojskowy akurat ta... Aha. Właśnie sojusz wojskowy. No, spadniemy strasznie. Bang, do minus 13. Ale... możemy sobie pakt o nieagresji... dziabnąć. Umiarkowane. Tak... 700. Nie musimy ich atakować, ale chodzi o to, żeby oni ten... jak nie będą mieli sojuszu wojskowego, no to nie, jakby nie będą chcieli się... konfederować. Twierdzę rozpaczy zdobyli, znaczy zdobyliśmy, odkryliśmy tutaj. Gdzie oni są w ogóle? Moment. Tu na dole. Jesteśmy trzeci. Czemu? Nie chcecie się skonfederować, gnojki. No bo z Malekitem to nawet nie patrzę, bo to nie ten moment. Najlepiej z Malekitem się skonfederować chyba, tak mi się wydaje. W momencie, kiedy on się skonfederuje, ponieważ resetują się wszystkie... obozy militarne, w sensie te... Jak się nazywają? Garnizony. Więc on jest bardzo słaby wtedy. No. Ewentualnie można by... spróbować... Arganet... Kolumna... i iglica. Można by rozpocząć rytuał w następnej turze. I... skoro mam tutaj dwie jednostki, no nie? Ty jesteś słaba dosyć. Można by tam też zaatakować. Nie wiem, czy ten nie zaatakuje zaraz. Tamten gnojeks. Nie wiem, gdzie ty, stary, idziesz. Nie powinno cię tu interesować nic. On tu plądruje. Nie wiem, stary, czy ja chcę cię tutaj, żebyś ty był tu. Dobra, burzenie. No on tutaj zaatakuje, kurde. Nie wiem, czy chcę stracić tego... tę czarodziejkę, bo ona całkiem niezła jest. Mógłbym w sumie kogoś tutaj dziabnąć. Nadal mamy szanowana, respected. Zostawimy sobie to. To są drogie szejcy trochę. No tak w sumie trzeba było zrobić to, a nie. Monolity. Wieża półmroku. Nie, zaraz, moment. Aha, tutaj, na dole.
Już chyba wolałbym to ulepszyć i potem mury, niż odwrotnie. Dobra, Samasz, weź tu, jak możesz, a weź te, myślę, że możesz, co ty tu masz? 17. Weź tu ich, naprawdę. Nie, nikogo nie potrzebuję tutaj. Wow! Ze wszystkimi frakcjami. Nice. Fajna sprawa, a masz to w ogóle? Masz. Nice. Nice. Kąsające ostrze. No tu nie ma nic niestety. Dobrze było. Uła wojownika. Czy kąsające? Kąsające, tarcze uroku masz. Magiczna ochrona. Odporność na psychologię. By nie było też najgłupsze. Oko precyzji. Umiejętność oko precyzji daje 20 obrażeń przebijających. Mamy też eliksir leczniczy. Może ci to damy. No kurde, straciłeś jednostki, ale jesteśmy w miejscu, gdzie możemy właśnie je sobie z powrotem zrekrutować. I to były właśnie jednostki tych korsarzy. No to zrekrutujemy w sumie. To powinno być dość tanie. No właśnie. Nie wiem, czy coś tu kombinowali? No to widzieliśmy. Nie, wydaje mi się, że nie. Natomiast... tu się pojawiło to. Jak patrzę na skarby, może jakieś tu są wewnątrz, ale nie ma. My sobie płyniemy tu. Ale tak bardzo powoli miałem płynąć. Kurde. Bo mamy... nadwyżka ludności numer 3 za 3200, to akurat będziemy mieć. Nadal szanowana. Jak wygląda sytuacja? Za 42 tury, za 18. Stabilization. No, na drodze chłodu. To będziemy mieć na czwóreczce. A co nam to daje? To nam daje. Wieża przepowiedni. Będziemy mieć jeźdźców mroku w garnizonie. Tempo badań plus 6% i rezerwa macy plus 3. I poziom werbowanych czarodziejek będzie o jeden większy. No bo te główne mamy, budowle. To będzie tu. No i w sumie chyba tyle. Bo tu rozwój mamy cały czas. Można by przejść to na pieniądze. Dochody z niewolników. No właśnie. Ład publiczny. Pójdziemy w pieniądze. A tutaj pójdziemy chyba w niewolników. Tak. I w rozwój. No. Jest minus 2, ale nie szkodzi. Tyle. Nieprzydzielone umiejętności dla Samasza. Miecz zaciągu. Tak. Potrzebujemy ten nagły atak. On jest fajny. Bo pozwala mi to po prostu parować gdzieś, wiecie, w jakąś zadymkę. I nie bać się zbytnio. Wiadomo, to nie daje nieśmiertelności, nie? Ale wiemy, o co chodzi. Prawdopodobnie stracimy to. Tamtych. Nie wiem, co ty kombinujesz tutaj, mój miły. Wyszka ludności. Więc co? Zakon mistrzów i Tlaxtlan. I szlachta rybar. To wy razem jesteście tam, widzę. Cuzamen do kupy. Właśnie to plądrowanie tutaj. To mi daje garnizon tam jakiś, ale... No i większego garnizonu nie można mieć, jak widzicie. Asinine mortal.
16 plus rajdujesz. Tu mamy 4 jednostki. Tak patrzę, czy to w ogóle jest sens. Posępnych szermierzy. Ile tu w sumie was jest? Tu jest 7 i 5, to jest 12. 16, więc niby mamy tak samo. Mam tak samo jak ty. Ale okej, moment. Kurde. Myślałem, że... będę zmęczony tutaj. No. No ale trudno. Coś miałem za... Aha, wiem, co miałem zrobić. Lord of the Black Court. Dwie. No to nie miałem tego zrobić, ale i tak w ten tryb przejdziemy, taki pomalutki. Następnej tu, bo chciałem zobaczyć, tutaj są na dole. Wiedźmi dom. To daleko przeszli tutaj, muszę powiedzieć. Samasz. Idziesz tu. I ty też to idziesz tu. A gdybyś poszła, moja miła, ten tryb, to dojdziesz tu i będziemy bezpieczni, a ty pójdź tu, żeby odciąć drogę. Kurde, za daleko poszedłem. O, tu jest granica. Wiecie co, cofniemy się troszeczkę. No właśnie dlatego. To są kawałki, ale... ale kawałki też się przydadzą. No, to jest ten moment. Nice. No jak tam nie mogę, to tutaj. Dziabnę, to jest ok. No cały czas jesteśmy tam mniej więcej. Na linii. No właśnie. Obrząd. Tak naprawdę to trzeba, żeby dobrze wykorzystać ten krwawy marsz, trzeba iść równo z krwawym marszem i pomagać, bo jesteśmy w sojuszu, więc oni mają super jednostki, więc no atakować razem, po prostu, to o to chodzi. Zasadzkę i bang! Masakra. Ej, widzicie, no ale... No, no tutaj wiadomo. Wy żyjecie jeszcze! Dobra, macie traktat pokojowy za stówkę. Już nie będziemy się tam bić z nimi. No i... A właśnie. I kochani, to wykonamy sobie w następnej misji. W następnym odcinku. Mają mnóstwo tych skurczybyków. Będziemy mogli ewentualnie konnicę ściągnąć. Mamy korsarzy. No nie mamy żadnych, kurczę, niestety, zaklęć tu chyba specjalnie. Płaszcz ognia. To jest obrona w zwarciu. Ten oddział i sojusznik. Zadaje obrażenia magiczne od ognia, potężny wybuch przeciwko wielu przeciwnikom. A to zwykła kula ognia. Mordercza skuteczność, no to wiadomo. Standardy, ukrycie w lesie, onieśmielenie. No, może to wygramy, może nie. Jesteśmy one on one tutaj. Mamy natomiast jednostki strzelające, więc można też powybijać po prostu z oddali, cofać się. No. Jeszcze zobaczmy sobie mapę. Wzgórza. No, na tych wzgórzach, tu wzdłuż. Ostrzeliwać. By mieli pod górkę. No, coś pomyślimy. Póki co, kochani, dzięki jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.